imieniu trzech instytucji kultury w mieście, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Muzeum w Chrzanowie oraz MOXiR-u, mam szczególną przyjemność zaprosić wszystkich do uczestnictwa w zajęciach w ramach kulturalnych ferii w mieście. W tym roku zaczynają się one już 30 stycznia, a trwają do 10 lutego. Zaczynamy zajęciami w Muzeum w Chrzanowie. W ciągu 3 dni będziemy mieli przyjemność poprowadzić warsztaty kreatywne, edukacyjne, plastyczne. Zaczniemy od muzealnych zagadek. Następnie będziemy proponowali zajęcia z muzealnego upcyclingu, a na końcu reklama w Chrzanowie. Bardzo serdecznie zapraszamy także do Chrzanowskiej Biblioteki na zajęcia feryjne, które odbywać się będą zarówno w oddziale dla dzieci, jak i w 5 filiach bibliotecznych. Przygotowaliśmy bogaty program, który składa się ze spektakli teatralnych, różnorodnych warsztatów tematycznych. I tutaj zajęcia plastyczne, ceramiczne, artystyczne, teatralne, zajęcia z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i szereg innych propozycji. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6 do 12 lat. No i oczywiście bardzo proszę pamiętać o wcześniejszych zapisach na zajęcia. W 2 tygodniu ferii zapraszamy do chrzanowskiego MOXiR-u. Zaczynamy seansami w kinie Sztuka. Jednym z filmów będzie Zadziwiający kot Maurycy. Wszystkie bajki są na jedno kopyto. Jest to nieogarnięta księżniczka, książę jak z reklamy, ale ta bajka jest inna niż wszystkie. Jestem zadziwiający Maurycy. Ten kot umie gadać. Też mi odkrycie. Gadam, śpiewam, czasem rapuję. Chłopaki, kradniemy i wiejemy. A jakim jestem w tej historii? Bo ja wiem, powiedzmy, że bohaterem drugiego planu. Głębokiego drugiego planu. Dobra, zgarniam szpiegowski niezbędnik i... Idziemy. Chyba się zakochałem. Oprócz kina zapraszamy jeszcze na bajeczne warsztaty słodkości, warsztaty ceramiczne, na spotkanie z poezją dla dzieci, a także fantastyczną wycieczkę do Kolejkowa w Gliwicach, gdzie zobaczycie Śląsk w miniaturze, a finałem ferii będzie spektakl teatralny Misiowe Jajo. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie informacje na temat programu znajdziecie na stronach poszczególnych instytucji. Pamiętajcie, że na poszczególne zajęcia obowiązują zapisy. Pierwszy raz widzę niedźwiedzie jajo. Zupełnie takie samo jak to. Czy to też może